Tam jest! Ten staruszek znowu karmi gołębie. A macie, weźcie to sobie i to! I wynocha z mojego parku! Tak jak myślałem, jest naprawdę wściekły. Chodź, Maja. Po prostu opuśćmy głowy i może uda nam się koło niego przemknąć. Co? Dlaczego? Halo, panie staruszku! Co ty wyrabiasz, Maja? Ha? Ka! Hej, po prostu odwrócił się do nas plecami. I wcale się mu nie dziwię. Założę się, że naprawdę zraniłem jego dumę w sądzie. Hej, panie Kudo! Ham, 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 gołębie, ka! Niech pan popatrzy, naprawdę musimy z panem porozmawiać, dobrze? Wynoście się, demony! W imię dobrej fortuny! Au! 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 Nasiona! Bolesne! Zawsze wiedziałem, że jesteś demonem, Maja! Tak więc podejrzewam, że trzeba z nim pogadać. Przykro mi do tego, co się wydarzyło dzisiaj w sądzie. Ka! Wszyscy teraz będą mówić za moimi plecami! Stary zboczony starzec, który był tak zajęty na... patrzeniem się na kelnerki, że nie mógł nawet zapamiętać ich twarzy. Ohydne, zdeprawowane zwierzę. No, wcale nie. Czy w ogóle mnie słuchasz, chłopcze? Nie obchodzi mnie, co wszyscy mogą co możesz mówić. Widziałem, co ta kelnerka zrobiła. Włożyła w kawę tamtego młodziana jakiś biały proszek. Słyszeliśmy pana. I jeszcze jedno. Tamten młodzian nosił słuchawki. Dokładnie po tej samej stronie, jakiej nosił pęknięte patrzałki. No, naprawdę nam przykro. A więc popełniłem mały błąd, jeżeli chodzi o tą wazę. A więc co? Wiem, co widziałem. Mówię wam! Mówię wam! Mówię wam! Okej, niech pan się uspokoi. Proszę, panie Kudo. Nie mów mi, żebym się uspokoił, ty najeżony smarku. Weź sobie to! Mówił pan, że jest pan sztukmistrzem, zgadza się? Ka! Ten dzisiejszy nowoczesny świat nie ma, nie ma miejsca na takich szczerych... artystów, jakim ja jestem. Z całą pewnością tak nie jest. Pochodzę z bardzo długiego pokolenia sztukmistrzów. Sięgającym aż czasów szogunów. Słyszysz mnie? Nie zostałem żadnym sztukmistrzem, urodziłem się takim! Właściwie... jestem w takiej samej sytuacji. Ja chciałem po prostu wepchnąć palec w nos tego sędziego i krzyknąć prosto w jego ucho: sprzeciw! O, a więc chciał pan zostać prawnikiem, kiedy pan był młodszy? Nie sądzę, że ma to na myśli Maja. Sądzę, że po prostu jest w złym nastroju to wszystko. Mam całe tsunami frustracji gotowe, aby wywrzeć, aby wyjść na światło dzienne. Jeżeli teraz zacznie paplać, może już nigdy nie skończyć. Co powinienem zrobić? Możemy albo się mu wciąć w słowo, albo pozwolić po prostu się wyżyć. No i lepiej zrobić to drugie mimo wszystko. Przypuszczam, że lepiej byłoby, gdybym pozwolił mu mówić. A więc nie ma miejsca w dzisiejszym świecie dla takich sztukmistrzów jak pan? Oczywiście, że nie, idioto! Wszystko, co robię w dzisiejszych czasach, to spełnianie cudzych zachcianek. Zachcianek? Wszyscy po prostu znęcają się nad starszymi. Kup chleb, dziadku. Wyprowadź psa na spacer, dziadku. Nakarm gołębie, starcze. A co ja jestem, jakiś chłopiec na posyłki? Cóż. Kup chleb. No to mogę zrozumieć. Ale o co chodzi z tym karmieniem chciwych gołębi? Dlaczego ludzie po prostu nie łapią, kiedy chcę do nich coś powiedzieć? Spadaj! To właśnie próbuję powiedzieć. O tak! Jestem po prostu niewinną osobą, rozumiecie? W domu, w tej restauracji, po prostu wszystkim wchodzę w drogę, czyż nie? Jestem pewien, że tak nie jest. Chwilka, moment. Co on przed chwilą powiedział? W domu i w tej restauracji? Chwileczkę, przez tę restaurację, czy ma pan na myśli très bien? Czy tam również poproszono pana, żeby coś pan zrobił? Tak, poproszono. Dokładnie tego samego dnia, jakim tamten młody smark został otruty. Że jak? A więc w dniu incydentu, ktoś pana poprosił o co? Cieszę się, że pytasz, chłopcze, ponieważ zamierzam właśnie to tobie teraz powiedzieć.
Nagle tamten młodzian osunął się na stół. Służąca zemdlała. A ja stłukłem tamtą wazę. To wszystko stało się tak szybko, byłem w odurzeniu, rozumiesz? Wtedy właściciel coś do mnie krzyknął. Excuse moi, pan, niech pan zadzwoni na policję. Sam sobie niech pan dzwoni, powinienem wtedy krzyknąć, ale o tym wcześniej nie pomyślałem. A więc, czy to pan w końcu zadzwonił po policję? Jak powiedziałem, byłem w szoku. Czy zadzwonił pan na policję z pana komórki? Ka! A czy wyglądam, jakbym miał takie tałataństwo przy sobie? Wyszedłem i szukałem budki telefonicznej oczywiście. Szukał pan budki telefonicznej? Nie mogłem znaleźć jednej zbyt szybko. Wałęsałem się przez około 5 minut. 5 minut? A więc przez 5 minut po tym, jak doszło do incydentu... Tak jest! Właściciel w trabie był całkiem sam. Dlaczego dzisiaj nie wspomniał pan o tym w sądzie? Cóż, wspomniałbym, gdybyście dali mi jakąkolwiek szansę. Ale wy wszyscy wywlekliście mnie z sali sądowej. Dziękuję, panie Kudo. Z całą pewnością uzyskał pan swój szacunek na dzisiaj. Kudosy. Chwilka! Chwilkę moment! Jeżeli taka ma być sprawa, to mam więcej do powiedzenia. O tak! Właśnie sobie coś przypomniałem. Panie Dudzik, proszę odeskortować świadka z sali sądowej. To nie moja wina! Was tutaj trzeba winić! Mógłby pan nam po prostu o tym powiedzieć, zanim poszliśmy do sali sądowej? Czy naprawdę jest takie ważne, że pan Kudo był osobą, która zadzwoniła po policję? Co jest tutaj ważne, to ten nieokreślony czas, zanim policja dotarła na miejsce zbrodni. Ofiara była martwa, a Maggie była nieprzytomna. Co pozostawia tylko tą kobietę, znaczy tego mężczyznę, samego w restauracji. Pan Kudo mógł zostać wygoniony z restauracji specjalnie. Co masz na myśli? Być może pewna osoba nie chciała, żeby on wtedy tam przybywał. Aha! O, pewnie! Po prostu pośpieszcie się i powiedzcie, że byłem wykorzystywany tak jak zwykle. Przypuszczam, że mógłbym po prostu się pokryć w głębich kupach, Potrzebujemy więcej detali do tego, co się wtedy wydarzyło od Maggie i od pana Armstronga. Okej, tak więc najpierw pójdźmy do Armstronga. Jego tutaj nie ma, tak więc prawdopodobnie trzeba skoczyć do kuchni. A, wygląda na to, że pana Armstronga znowu nie ma, ale miejsce jest otwarte. Nie możesz po prostu tak zostawiać otwartej restauracji bez szefa kuchni. Hej, to nie moja wina, Nick, nie wyżywaj się na mnie. Tylko kilka minut po tym, jak doszło do incydentu, pan Kudo pozostawił miejsce zbrodni, pozostawił tam tylko pana Armstronga. Nie ma go akurat wtedy, kiedy najbardziej jest nam potrzebny. Może on próbuje nas unikać specjalnie? Jeżeli jest zamieszany w tą sprawę, to właściwie czemu nie? Tak więc, skoro nie Armstrong, to podejrzewam, że trzeba skoczyć do Maggie. O, pan Wright! Dzień dobry, Maggie. A więc skończyli już twoje przesłuchanie? Czy dzisiaj nie był niewiarygodny dzień w sądzie, sir? Zamierzam zostać całą noc na blogu i napisać tam wszystko, co się wydarzyło. Czy nie bałaś się? Było całkiem ciężko i... było duże napięcie. Tak, ale dokopał pan temu staruszkowi. Cóż, on i tak cały czas mylił się w swoich zeznaniach. On nie jest jedyną osobą. Ha? Co masz na myśli? Zeznania wszystkich innych nie pasują z moimi. Nie z tym, co przynajmniej zapamiętałam w dniu incydentu. Czy to możliwe, że jest ona jedyną osobą, która coś sobie tutaj wyobraża? Maggie, wiesz, że wszyscy inni powiedzieli coś kompletnie innego, co nie zgadzało się z twoimi zeznaniami? Tak. Jest tak dużo rzeczy, które nie współgrają ze sobą.
Największą sprzecznością jest ten inny gość, którego widziałam przy stoliku ofiary. On był osobą, która wsypała coś do filiżanki ofiary. Jestem pewna, że to był on. Ale czy pan Kudo nie zeznawał dzisiaj wcześniej, że to właśnie kelnerka włożyła biały proszek do filiżanki ofiary? A więc naprawdę myślisz, że to był ten znikający mężczyzna, który to wszystko zrobił? Cóż, on nie jest jedyną rzeczą, która wtedy zniknęła. Wyparowała również płyta CD. Wiesz, CD z napisem na niej. O tak! Przebój tamtego MC Screwdrivera, racja? To MC Bomber, Maja. To imię było napisane na gazecie sportowej. Hello, a ty masz tą płytę w zapisach sądowych. Nigdy nie znaleźli tej płyty CD na miejscu zbrodni, sir. Ani leków ofiary, one również zniknęły. Auć, moja głowa. To wszystko robi się zbyt skomplikowane jak dla mnie. Okej, tuż po incydencie. Mówisz, że zemdlałaś po tym, jak Glenn Elk stracił przytomność, racja? Tak, to takie wstydliwe, znaczy, kiedyś byłam gliną. Kiedy odzyskałam przytomność, restauracja była wypełniona policją. I zanim wiedziałam, co się działo, aresztowali mnie na miejscu, sir. A więc pomiędzy czasem, kiedy ofiara straciła przytomność, a godziną, kiedy dotarła na miejsce zbrodni policja, nie miałaś pojęcia, co wydarzyło się w Trebien? Nie, nie mam bladego pojęcia. A dlaczego? Czy to jest ważne, panie Wright? Inny świadek, tamten staruszek z parku, został wymazany z tego obrazka. Wymazany z obrazka? Co masz na myśli? Tamten staruszek nie był w restauracji, ponieważ ktoś mu powiedział, żeby zadzwonił po policję. Dokładnie. A ty, Maggie, byłaś nieprzytomna. To oznacza, że pan Armstrong był całkiem sam w restauracji przez krótki moment, przez krótki okres w czasie. Nie. Nie myśli pan, że pan Armstrong mnie wystawił, czy nie? Kiedybyśmy nawiązali do obecnie znanych faktów, trudno sobie wyobrazić, że pan Armstrong nie miał z tym wszystkim nic wspólnego. To tak jakby pan ugryzł psa, którego karmił. Czy jest pan co do tego przekonany, panie Wright? Cóż, ten staruszek powiedział właśnie to, kiedy z nim ostatnio rozmawialiśmy. Nie mogę w to uwierzyć. Rzeczy, które nie pasują do moich zeznań, sir. Wyglądałoby na to, że Maggie chce tutaj coś rozpracować. Lepiej, żebyśmy się dowiedzieli dokładnie, co wydarzyło się ze staruszkiem tamtego dnia. Tak więc zaprezentujmy profil Wiktora Kudo. Ach, czuję się dużo lepiej po dzisiejszej rozprawie. Już przerabiałem kilka procedur sądowych przez kilka lat i wyglądałoby na to, że nigdy nie widziałem świadka, który tak bardzo potykałby się w swoich zeznaniach. On nie jest jednak złym człowiekiem. Wciąż jednak czuję się troszkę niełatwo. Ha? Myślałam, że powiedziałaś, że już się czujesz lepiej. Maggie, jeżeli jest coś, co cię boryka, możesz nam powiedzieć. Zwłaszcza jeżeli ma coś to do czynienia z zeznaniami pana Kudo. Rozkaz, a więc powiem wam wszystko, co wiem. Czy jest coś co do zeznań pana Kudo, co wydaje się ci dziwaczne? Właściwie tak. Fakt, że był tam zeznając w sądzie, nawet trochę mi się ze wszystkim nie zgadza. Ha? Nie zgadza się z czym? Cóż, kiedy dostarczałem kawę dla osób, które siedziały przy stoliku ofiary, to prawda, że był jeszcze inny klient w restauracji. Tak, to już wiemy, to był Wiktor Kudo. Ale nie mogę powiedzieć, że to był ten staruszek. Okej, a więc może nazwiemy go starym człowiekiem w średnim wieku? Nie, nie pytam tutaj o wiek. Tamten inny klient był kobietą. Kobietą?
Czy jesteś pewna, Maggie? Cóż, nie jestem w 100% przekonana, ale sądzę, że tak. A więc, jak wyglądała ta kobieta? Była troszkę straszna. I miała nawiedzony śmiech. Była straszna? Nawiedzony? Dlaczego mam wrażenie, że już spotkaliśmy dzisiaj taką kobietę? Czyżby to była niejaka Violetta? No i zanim jeszcze pójdziemy, to ostatnia rzecz, o którą prosił nas Gumshoe. Zaprezentujmy dla Maggie ten cały lunch z kiełbaskami, który przyrządził Gumshoe. O, tak! Mam tutaj coś, co jestem pewien, że ci się spodoba. Naprawdę? Co to jest? Pudełko z lunchem, tylko dla ciebie. Proszę. Wow! Lunch! Mamy tutaj nawet kiełbaski. Nie mogę w to uwierzyć. Dziękuję, sir. Czy pan to dla mnie zrobił, panie Wright? Ne, to detektyw Gumshoe. Kto inny mógłby przyrządzić dla ciebie taki miły posiłek? Detektyw Gumshoe? On naprawdę się o ciebie martwi. Wygląda na to, że włożył w to bardzo dużo pracy. Nie mogę tego przyjąć. Zasady naszego aresztu. Żadnych prezentów, sir. Hej, no dalej, Maggie. Nie bądź taka. Zasady to zasady. Zamknę pana, jeżeli pan nie będzie ich przestrzegał. Jakoś w sposób, w jaki ex-glina może to mówić, przy tym jak teraz jest kelnerką, jest dużo bardziej straszne. Ale tak czy inaczej, nienawidzę kiełbasek! Naprawdę? To dla ciebie, Maja. Możesz to zjeść z panem Wright. Ale... Ona ma rację. Lepiej, żebyśmy to zjedli, aniżeli miałoby się zmarnować. Ale... No tak przypuszczam. A więc zjedliśmy z Mają pudełko od Gumshoe. No to troszkę przygnębiające. Więc? Jak wam smakowało? Było pyszne, uwielbiam kiełbaski. O, dobrze. Cieszę się, że wam to oddałam, sir. Biedny Gumshoe, jak mówię. Chyba będziemy musieli właśnie pójść do wydziału zabójstw i przekazać mu złe wieści. Nasz główny serwer po prostu teraz płonie! Dlaczego nikt jeszcze nie przeprowadził konferencji prasowej? Mamy tu już natłok dziennikarzy! Tak, i mamy jeszcze problem z internetem. Już mówiłem, żebyś przestał używać swojego komputera, szefie! Ale oglądam teraz filmy na internecie. Teraz zaraz się załapię na moją azjatycką telenowelę. To będzie musiało poczekać, szefie. Wyciągam wtyczkę. Nie! Właśnie wtedy, kiedy Sum Jung-gai miał oświadczyć się swojej gorącej dziewczynie. Wow, to miejsce naprawdę teraz wrze. Coś musi się tutaj dziać. Coś naprawdę dużego. Ha? A co wy tutaj robicie, koledzy? Detektyw Gumshoe. Nie możecie tutaj teraz przybywać. Jeszcze was w to oplułem się. Jeszcze was w to wplączą, jeżeli będziecie chcieli zostać. Ha? Mamy tutaj teraz duży problem, z którym się borykamy. Dlaczego? Co się dzieje? To wirus! Wirus! Wirus? Przez cały nasz system komputerowy przeżera się wirus. Ale muszę naprawdę zadać tobie ważne pytania. Tak więc najpierw co do... Nie wypożyczali, tylko biura pożyczkowego Tenderlander. Okej, powiem to tylko raz, a więc słuchajcie. Tak? Nieważne jak będziecie biedni, nigdy nie pożyczajcie pieniędzy z tego miejsca, słyszycie? Okej? Jeżeli wejdziecie w kłopoty finansowe, to po prostu przestawcie się na dietę opartą na odgrzewanym makaronie. Nie, wcale nie myślimy teraz o wypożyczaniu pieniędzy, detektywie. Chcemy tylko informacji. O, to wszystko? No cóż, zobaczmy. Uznajemy Tenderlander za jeszcze bardziej śmierdzące miejsce niż najbardziej nielegalny rekin pożyczkowy. A więc wyglądałoby na to, że niedawno to miejsce wpędziło się w takie kłopoty. Ci goście naprawdę są... mają twardą rękę, jeżeli chodzi o odbieranie swoich należności.
Naprawdę? Lepiej, żebyście nie wtykali nosów w ich biznes, koledzy. Naprawdę pożałujecie, jeżeli zdenerwujecie tą panienkę. Okej, rozumiem. Hej, chwilka, moment. Co on przed chwilą powiedział? Tej panienki? Kim jest ta panienka, o której mówi Nick? Lepiej, żebyśmy się dowiedzieli czegoś więcej o tej panience. Podejrzewam, że to ta cała Violetta. Nawet widzieliśmy, że Tigre zareagował na nią dosyć niecodziennie. A więc, czym dokładnie jest komputerowy wirus w detektywie Gumshoe? Nie wiem. Co? Popatrzcie, po prostu mówię wam to, co inni mi powiedzieli. W porządku, koleżanko? A już myślałem, że detektywie mieliby posiadać jakąkolwiek wiedzę. O co chodzi z tym wyrazem twarzy, kolego? Myślisz, że wiesz, co to jest wirus? Więc Nick, wiesz? Wirus komputerowy? Pewnie. Znaczy, tylko w podstawowym znaczeniu tego słowa. Naprawdę? Wow, chyba wiesz wszystko, profesorze Nick. Tak, od teraz będę mówił na ciebie doktor Wright. Hej, to brzmi całkiem fajnie. Nie zgodzisz się, doktorze Wright? Dlaczego mam wrażenie, że oni się ze mnie naśmiewają? Okej, w porządku. Nie jestem ekspertem w tych sprawach, ale przynajmniej mogę wyjaśnić podstawy tego, co wiem. 2019 rok, a mimo wszystko nikt nie wie, co to jest komputerowy wirus. Raz jeszcze, jak mówię. W dodatku, komputery cofnęły się do wczesnych lat XXI wieku. Do początku tysiąclecia. Wirus jest programem, który wchodzi do systemu komputerowego i powoduje tam duże obrażenia. Obrażenia? Masz na myśli, że powoduje, że maszyna robi boom i eksploduje? Nie, mówię o obrażeniach w sensie wewnętrznym. A więc wewnętrznie robi boom, racja? Wyobraź sobie wszystkie dane, które przechowujesz na swoim twardym dysku, tutaj w tym komisariacie. Wirus mógłby to wszystko wymazać. Mówię o takim rodzaju obrażeń. Wow, to straszne! Tak, a co jest jeszcze bardziej straszne, to to, że wirusy są zaraźliwe. Zaraźliwe? Większość komputerów jest połączonych poprzez światową sieć, racja? Wirus może przenosić się z jednej maszyny do drugiej i powodować tam obrażenia. A więc wirus po prostu przenosi się coraz szybciej i szybciej. Dokładnie tak jak prawdziwy wirus, ha? Ale Nick, dlaczego ktokolwiek miałby robić taki program? Tak! Zajmuje to wieki, aby przechować te wszystkie dane. Dlaczego ktoś chciałby je niszczyć, kolego? Nie. Ludzie nie infekują wirusami swoich własnych maszyn. Zazwyczaj wysyłają wirusy do cudzych. Co? To okropne. A, już rozumiem. To tak jakbyś kichnął na Godota i żeby on złapał przeziębienie. Jasne. I wtedy nie pojawiłby się wcale w sądzie, ponieważ byłby zbyt chory. Naprawdę nie powinieneś robić takich rzeczy, Nick. To niewłaściwe. Kto? Co? Gdzie? Kiedy? I dlaczego ta konwersacja przeniosła się na mnie? Tak czy inaczej, to jest właśnie komputerowy wirus. Zły program, który powoduje szkody w komputerze. I wszystkie różne wirusy mają własne imiona, racja? Czuję się, jakbym słyszał nazwę jednego z wirusów całkiem niedawno. Imię jednego z wirusów, ha? Mam wrażenie, że też o czymś takim niedawno słyszałem. Jedyna rzecz, którą mamy powiązaną z komputerami albo czymś innym w tym rodzaju, to jest właśnie ta płytka, którą rzekomo miał posiadać Glenn Elk, ale którą mimo wszystko znaleźliśmy w Thunderlander. MC Bomber. Detektywie Gumshoe, co do tego? Co? Próbuję się skoncentrować na Maggie i wirusie, a więc... AAAA! To jest to! Ta głupia nazwa! Już teraz pamiętam! Tak myślałem. No i o to nadchodzi. Nie stój tak po prostu i nie przytakuj sobie samemu, Nick. Co się tutaj dzieje? W porządku, Maja, nie musisz wcale płakać. Nazwa napisana na stronie tej gazety sportowej i napisana na płycie CD. To jest nazwa tego wirusu. MC Bomber. Że jak? Tak. Ten wirus...
który jest teraz... który teraz infekuje każdy komputer w naszym komisariacie, koleżanko. To MC Bomber. Czy możesz nam przedstawić trochę więcej szczegółów, proszę? Czy ja właśnie powiedziałem tego wirusu? Kiedy się mówi chyba się mówi wirusa. Na pewno się mówi wirusa, jestem prawie że przekonany. Okej, okay, tak więc już wiemy, że znaliśmy wirus MC Bomber przez pewien okres czasu. Pewna grupka kryminalistów powiązana z podziemiami chce wyrządzić szkody dla naszego systemu prawniczego. Szantażowali nas, że wypuszczą wirusa w eter, jeżeli nie spełnilibyśmy ich żądań. Kim oni są? Nie wiem. Pewnie jakieś szychy z kryminalnego podświadka, tak przypuszczam. A teraz, kiedy wirus został wypuszczony... Tak, jest teraz w każdym publicznym komputerze w całym mieście. Wszyscy powariowali. Skaczą wokół, jakby był jakiś karnawał. Te wszystkie rzeczy z kryminalistami i wirusami czuje się, jakbyśmy wylądowali w jakimś filmie science fiction. Najwidoczniej programista, który wykonał ten wirus, był prawdziwym geniuszem czy coś w tym stylu. Skupiamy się teraz na śledzeniu ścieżki tego wirusa na czarnym rynku. Masz na myśli, że ktoś wystawił ten wirus na sprzedaż? Tak, i tylko dlatego, że jest taki potężny. Jego cena została ustalona na kilka milionów dolarów, kolego. Kilka milionów? Wirus może być wart tak dużo? Okej, informacje o MC Bomberze odświeżone. I co jeszcze? Może powinniśmy się dowiedzieć czegoś więcej o pannie Violetcie? To jest dziewczyna, która pracuje w Tenderlandzie. Musisz się od niej trzymać z daleka, okej? Mówię poważnie. Wygląda na osobę, która niczego nie przebacza, czyż nie? To powinno być wasze najmniejsze zmartwienia, koledzy. A co to ma niby oznaczać? Co może być gorsze od tego? Jej imię to Viola Cadaverini. Ona jest jedyną wnuczką Bruta Cadaverini. Bruto Cadaverini? Cadaverini? Czy wiesz, kto to jest Nick? Nigdy o nim nie słyszałem. Bruto Cadaverini jest bossem rodziny Cadaverinich. Cadaverini? To jest dopiero strasznie brzmiące nazwisko. Nie możemy w ogóle nic z nimi zrobić. Są... po prostu mają zbyt wielką władzę. Ale ty chyba myślisz nad dobraniem się do nich, czyż nie? No, nie! Nie pamiętam, żebym coś o tym wspominał. Lepiej, żebym wydostał troszkę więcej informacji z Gumshoe co do tej rodziny. A więc to jest Viola Cadaverini. Szlak! Kliknąłem nie to, co trzeba. Okej, tak więc pomińmy tą gadkę o wirusach. Doktorze Wright? Nie jestem pewien, czy chcę się w to mieszać, ale kim są Cadaverini? Kim oni są? Straszną zgrają ludzi, tym właśnie są! Jesteś gliną i się boisz? O co chodzi z tym? Zaufaj mi, nie ma znaczenia, czy jesteś dzieciakiem czy gliną. Ci goście są straszni. Mają poważne wtyki w kryminalnym półświatku. Nie możemy nic z nimi zrobić, mają po prostu zbyt dużą władzę w mieście. Władzę? Tak jakby... Kontrolują całość pieniędzy, które się przelewają po czarnym rynku. Czarnym rynku, ha. I to również włącza Tenderlander, mam rozumieć? Pewnie. Nikt nie przeciwstawia się Brutowi Cadaverini. I mam na myśli nikt. Interesujące. A więc Viola jest jedyną wnuczką tego bossa mafii? Tak. I wszyscy wiedzą, jak bardzo Bruto kocha swoją małą dziewczynkę. Ona jest dla niego całym światem. A więc... Jakim cudem skończyła w Tenderlander? Nie mam pojęcia, kolego. Ale słyszałem, że ona i szef Tenderlander są bardzo ściśle ze sobą powiązani. Ściśle? Tak przynajmniej pisało w pliku, kiedy przeglądałem sprawę Maggie.
Brzmi to na bardzo poważną poszlakę. A! Nie mogę w to uwierzyć! Prawie zapomniałem o najważniejszym! I co to może być? No wiesz, tamten lunch! Jak wszystko poszło? Lunch? Pamiętasz, tamte kiełbaski? Nienawidzę kiełbasek! A, tak, te kiełbaski. Więc, jak smakowały moje kiełbaski? Cóż, były przepyszne. Tak? Tak naprawdę powiedziała? Naprawdę? Cóż, nie do końca. Nie martw się o to, koleżanko! Domyśliłem się, że coś takiego może się wydarzyć, a więc przyszedłem przygotowany. Przygotowany? Co masz na myśli? Zrobiłem powiększony zestaw. O! Zrób dla mnie przysługę raz jeszcze, kolego, i dostarcz odolani, okej? To jest naprawdę ciężkie brzemię i mówię to w dwóch różnych znaczeniach. Już sobie wyobrażam oczy Megi, jak błyszczą radością, kiedy jej to przyniesiesz. Znowu kiełbaski, Nick. Nie mów mi, że znowu będziemy musieli to wszystko zjadać. A więc gamsz deser lamszu włączony do zapisów sądowych. Znowu. Nie mogę już jeść ani jednej. Nie będę mogła zjeść ani jednej więcej. Okej, tak więc od gamszu znowu udało nam się wyciągnąć dużo cennych informacji. A, jednak nie damy tego dla Megi póki co. Powinniśmy się chyba skierować do Trebię, a następnie do firmy Blues.